Wiem, że to święto było w czasie ferii, no ale taką tradycją naszej szkoły jest, że zawsze czcimy ten dzień, nawet z pewnym opóźnieniem. Życzymy Państwu miłej zabawy. Teraz będą się prezentować uczniowie klas trzecich, czwartych, piątych i szóstych. Oddaję głos prowadzącym dzisiejszy koncert uczniom. Wszystkie babcie, wszystkich dziadków oraz pozostałych przybyłych gości. Dziadek z babcią mają święto, więc im wszyscy zaśpiewajmy. Niech nam żyją nasi goście ukochani. Kocham babcie, kocham dziadka za ich serce, za ich miłość. W dużym zdrowiu, długie lata, niech nam żyją. Z okazji waszego święta, kochana babciu i drogi dziadku, życzymy wam uśmiechu z rana, by miło wspominać te lata, co przeszły, by wszystkie troski w niepamięć odeszły, by statko wnuków was zawsze kochało, by zdrowie i szczęście na zawsze zostało. Cały program artystyczny dedykujemy naszym najkochańszym babciom i dziadkom. Na scenę zapraszamy uczniów klas trzecich. Państwu. Spotykamy się tu dzisiaj z okazji święta najwspanialszych i najdroższych nam osób. Serdecznie witamy naszych kochanych gości. Klasy trzecie pragną w tym roku zaprezentować pokaz mody dla babci i dziadków. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie tu ciekawą propozycję dla siebie. I że na waszych twarzach pojawił się uśmiech. Życzymy dobrej zabawy. I zaczynamy. Jako babcia kuchareczka zaprezentuje się Państwu Maja. A już padasz, życia szponie. O, zaczony, pajęci roz. Wszystko byśmy u tej babci zjedli. Bartek i Marcin przygotowali propozycję dla dziadków czy ściążków. Olków i Filipa.
komputerowy, którego przedstawi Państwu Bartek, to prawdziwy skarb dla każdego wnuka.
prezentuje się Państwu Marysia. A teraz dwóch dziadków rockmenów, czyli Janek i Mateusz. Maksyma Trzemeckiego z piosenką Biała dama sroga zima. Thank you.
Zapraszamy Maksyma Trzemeckiego w piosence Przez Twe Oczy Zielone. Thank you.
Halo, tu mieszkanie Kowalski. Wywiad? Jaki wywiad? Z kim? Z babcią? A z jakiej okazji? A, bo ma setną rodzinę. Dobrze, przekażę, do widzenia. Babciu, babciu, telewizja do ciebie przyjeżdża. Chcą zrobić z tobą wywiad. A, tak? Lusiu, tak. A wiesz, jakie będą zadawać ci pytania i wiesz, co masz powiedzieć? Nie, Lusiu, nie wiem. To słuchaj uważnie, to co ci teraz powiem. Jak się zapytają, ile masz lat, to powiesz, że 100. 100, Lusiu, 100. A jak się zapytają, ile masz wnuków, to odpowiesz, że 20. Tak, Lusiu, tak. A jak się zapytają, gdzie jest dziadek, to powiesz, że wyjechał do Stanów i przywiezie za sobą pełny wór cukierek. Dobrze, Lusiu, tak powiem. A jak się zapytają, czy masz krowę, to powiedz, że masz i że pasi się na łące. Tak, dobrze, powiem, że pasi się na łące. No dobra, to ja będę leciał. Pamiętaj, co ci powiedziałem i powtórz to samo. Pa, babciu. Tak. Dzień dobry, my to z telewizji. Chcieliśmy zadać pani kilka pytań. Ile ma pani lat? 20. O, 20. Aha. A ile pani ma wnuczek? 100 pani. Aha. A to gratuluję. A gdzie dziadek? Pasi się na łące. A, okej. A krowa? Pojechała do Stanów i przywiozła taki wielki wór cukierków. Aha, okej. No to... może pani posłać wiadomości o 19:30. Do widzenia. No i jak, babciu, powiedziałeś tak, jak ci powiedziałem? To co powiedziałeś, jak się zapytali, ile masz lat? Jak to? Powiedziałam, że 20. Oj, babciu, babciu. A jak się zapytali, ile masz wnucząt? No przecież, że 100. A gdzie jest dziadek? Pasi się na łące. A krowa? Pojechała do Stanów i przywiezie taki wielki wór cukierek. Oj, babciu, co ty zrobiłaś? Jak to co? Szalik, a co? Koniec. Zapraszamy uczniów z klas 4-6, które zabiorą nas w muzyczną podróż po świecie. Thank you.
Free to get ready now, go, cat, go, 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 go
daleka, na nikogo nie czeka. Kogo stoczyła strachy, nie, nie do Warszawy. Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka. Kogo stoczyła strachy, nie, nie do Warszawy. Dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Do zobaczenia za rok.